Hadzi z Chłopaków do wzięcia zaskakuje wszystkich jego nowe życie. Hadzi, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci programu Chłopaki do wzięcia, nagle zniknął z ekranu, zaskakując fanów swoim nowym wyglądem. Czy potraficie go teraz rozpoznać? Chłopaki do wzięcia to program, który od 2012 roku przyciąga szerokie grono widzów. Jego celem jest pomoc uczestnikom z małych miejscowości w znalezieniu prawdziwej miłości. Przez lata przewinęło się przez niego wielu barwnych bohaterów, takich jak Bandziorek, Szczeny czy Jaruś. Wśród nich był również Rafał, znany jako Hadzi, który swoją charyzmą zdobył serca widzów. Hadzi, 52, latek z Pucka, był znany z bujnego zarostu, który stał się jego znakiem rozpoznawczym. Jednak na najnowszych zdjęciach, które pojawiły się w mediach społecznościowych, trudno go rozpoznać. Rafał zdecydował się na drastyczną zmianę i zgolił brodę. Ta pozornie prosta zmiana całkowicie odmieniła jego wygląd, sprawiając, że wygląda zupełnie inaczej. Fani programu wiedzą, że Hadzi zawsze pasjonował się muzyką disco polo. W show wielokrotnie wspominał, że jego muzyczne występy przyciągały uwagę wielu kobiet, jednak żadna z nich nie była tą jedyną. Kilka miesięcy temu okazało się, że Rafał znalazł szczęście w miłości i jest w związku z ukochaną Martą. Para wspólnie wystąpiła nawet w programie Gry małżeńskie, udowadniając, że ich miłość kwitnie również poza ekranem. Hadzi, z nowym wyglądem i miłością u boku, pokazuje, że życie po Chłopakach do wzięcia może być pełne niespodzianek i szczęścia. Czy rozpoznalibyście go teraz? Jego przemiana z pewnością zaskoczyła wielu fanów programu.